Dobry wieczór Państwu. Dla społeczności chrześcijańskiej to najważniejszy i najbardziej uroczysty dzień roku. W wielkanocnym posłaniu papież Jan Paweł II apelował o położenie kresu represjom i wojnom, o szacunek dla naszego otoczenia i środowiska, ostrzegając, że świat może zmierzać ku samozagładzie. Mszę pontyfikalną w Watykanie razem z Państwem mogli wysłuchać i oglądać telewidzowie w 47 krajach. W Warszawie mszę rezurekcyjną i wielkanocną sumę celebrował prymas Polski Józef kardynał Glemb. Kaplica na osiedlu Grenadierów Kinowa w Warszawie. O godzinie 6 przybył tu na nabożeństwo rezurekcyjne prymas Polski kardynał Józef Glemb. Prymas poprowadził także uroczystą procesję. Przypomnę, że rezurekcja jest powszechna tylko w krajach słowiańskich. W Polsce istnieje od dawna. Pierwszy jej opis mamy w księdze katedry płockiej z XIII wieku. Rezurekcja wywodzi się ze średniowiecznych misteriów pasyjnych. Podczas homilii prymas Polski powiedział między innymi: powstaje Chrystus dla nas, powstaje w naszej rzeczywistości polskiej, niełatwej, trudnej, ale daje nam nadzieję, daje nam otuchę. Mówi nam przez to, że my nie musimy mieć ciągle źle i ciągle się borykać, że stać nas w tych mocach Bożych, które mamy, na wyzwolenie, na lepsze życie, na większą sprawiedliwość, na pełną prawdę, na wszystko to, co jest godnością człowieka, a czego tak pragniemy, o co tak uparcie zabiegamy. Z kamerą byliśmy także w warszawskiej archikatedrze świętego Jana. Przed południem kardynał Józef Glemb odprawił tradycyjną mszę pontyfikalną. Nazwa tej mszy wywodzi się z języka łacińskiego i oznacza mszę odprawianą przez biskupa. Po mszy w słowie pasterskim kardynał Józef Glemb wspomniał o wysiłkach podejmowanych przy okrągłym stole, gdzie zebrali się ludzie o różnych światopoglądach. Wiele miejsca poświęcił rodzinie. Słowo pasterskie zakończyły świąteczne życzenia. Ale zostawmy sprawy odległe geograficznie i wróćmy do siebie. Święta, proszę Państwa, święta. Staropolskim zwyczajem trącamy się jajem. Tak jak przed 10 wiekami. To jedna z zabaw wielkanocnych. Ten wygrywa, którego kraszanka nie pęknie. A więc remis. Zwyczaj barwienia jaj od wieków przechodził z pokolenia na pokolenie. Kraszanka to jajo czerwone. Jeśli ma inny kolor, jest malowanką. A jeśli ktoś na niej coś narysuje, jest pisanką. Czerwień kraszanki pojawiała się podczas gotowania jaja w wywarze z pluskwiaków. Wówczas, jak i dziś, powszechnie dostępnych. Czy wiesz, co zrobić, żeby jajko było fioletowe? Nie wiem, ale poczekaj. Według starych podań trzeba je było gotować w płatkach kwiatu ciemnej malwy. Malwy było dawniej pełno. A na czarno gotować skorą bardzo starej olchy, dokładnie wymieszaną z liśćmi młodego czarnego klonu. Na popularny kolor Yellow Bahama jajko zabarwiało się po prostu w łupinach średnio dojrzałej cebuli. Czasu wówczas było więcej, to i malowanki robiono jakby staranniej. Dziś technologia nieco się zmieniła, ale paleta barw bogatsza. Zieleń malowanki można złamać cyklamenem, a turkus połączyć z fluorescencyjną żółcią. Ale skąd się wziął zwyczaj kolorowych jaj wielkanocnych? Według jednej z legend, święta Magdalena szła w niedzielę wielkanocną do grobu Chrystusa i miała ze sobą jajka. Gdy spotkała zmartwychwstałego Jezusa, jajka stały się czerwone. Kraszanki, malowanki, pisanki, nalepianki leżą na świątecznych stołach do dziś. Są symbolem nowego życia. Rzuć jajko za stodołę. Po co? A zobacz. O, nie stłukło się. Wiesz, co to znaczy? Nie. Że do grudnia wyjdziesz za mąż. Na pewno. Czego i my, proszę Państwa, życzymy, a pracowite święta miała nie tylko nasza
reporterka. Na dziś, proszę Państwa, wszystko. Jutro jeszcze święta i bardzo dobrze. Dobranoc i miłego dalszego świętowania.